Cześć kochani! Witam Was bardzo serdecznie na kanale Ekokreatywna. Dzisiaj bardzo cieszę się, bo będzie to vlog z okazji 5000 subskrypcji na kanale oraz 2 milionów wyświetleń filmów. Także brawo ja! Bardzo, bardzo długo czekałam na tą liczbę, że tak powiem. Bardzo się napracowałam, także przyznaję sobie zasługę, ale też popełniłam wiele błędów, nie będę się nad tym roztkliwiać. Teraz myślę, że będzie szło trochę lepiej, już mam doświadczenie, mam wspaniałych widzów, którym bardzo dziękuję, kochani, bez Was by tego nie było. Wszystkim, którzy subskrybowali mnie i oglądali od początku i wspierali mnie, naprawdę ogromne, ogromne podziękowania. I dzisiaj pokażę Wam trochę takich przebitek z mojego życia, pokażę Wam, jak spędzam wolny czas, pokażę Wam mój codzienny makijaż, bo też miałam prośby o to, więc jest super okazja na to, ale też pokażę Wam kilka perełek, które też odsprzedaję w związku ze sprzątaniem szafy na nowy rok, luty jest. Będzie też jakiś motywacyjny talk, przemowa motywacyjna dla kobiet, dla nas, dziewczyny. I pokażę Wam mój nowy sprzęt narciarski i strój narciarski w związku właśnie z tym, że trochę się uaktywniam fizycznie. Mam nadzieję, że ten vlog się Wam spodoba i że po prostu fajnie spędzicie ze mną czas. Jeszcze raz bardzo dziękuję, na końcu do tego jeszcze raz wrócę. Dziękuję wszystkim wspierającym, nawet dziękuję, słuchajcie, tym osobom, które mnie hejtowały, bo czasami to daje kopa, czasami to uświadamia, że nie wszyscy Ci dobrze życzą, ale nie można się na tym, słuchajcie, skupiać. Także ja tym wszystkim, nawet osobom, które hejtowały, życzę, żeby odmieniły swoje życie w taki sposób, żeby uwolnić się od frustracji, od jakiegoś niezadowolenia, zająć się naprawą samego siebie, naprawą swojego najbliższego otoczenia, ale zawsze trzeba zacząć od siebie, kochani. Także życzę naprawdę wszystkim tego, żeby się jak najbardziej rozwinąć swój potencjał i oczywiście, żeby nadal oglądać ten kanał. Dziękuję bardzo mocno też Wiktorowi mojemu za inspirację do otworzenia kanału, za wsparcie na początku, to on nagrywał vlogi i pomagał mi edytować, więc jest to ogromna, nieoceniona wręcz pomoc. Moim przyjaciółkom, które mnie też bardzo, bardzo mocno wspierały, Ani, Asi i wszystkim osobom, które były wokół mnie i zachęcały, żeby nie rezygnować. Ekipie z Teatru Loch Camelot, bardzo też pani Ewo, dziękuję też za wsparcie. Wzruszyłam. Przepraszam Was, słuchajcie, ale czasem są takie momenty, że emocje biorą górę. Bardzo dziękuję Basi Stępniak, kochana, dziękuję Ci za też całe wsparcie. Udowadniasz, że warto jest wspierać też innych, bo myślę, że dzięki temu, że ja też byłam życzliwa i wspierałam. Ty też bardzo wiele okazałaś mi serca i wsparcia, jak chodzi o mój kanał. I przy okazji, kochani, zachęcam Was do odwiedzenia strony Basi Stępniak. Świetna piosenkarka, poetka, pieśniarka. Może znacie ją z najbardziej chyba takiej powszechnie znanej jej piosenki Bombonierka, ale ma piękne utwory, bardzo kojącą muzykę. Zapraszam na kanał, będzie on podlinkowany też w opisie tego filmu. Także, kochani, wspierajmy się, kochajmy się, cóż więcej na tym świecie możemy zrobić jako ludzie. Lecimy, słuchajcie, dalej. Pokażę Wam teraz jakieś przebitki mojego jedzonka i mojej niedzielnej lektury, zapowiedzi drobne i zaraz spotkamy się znowu. No i kochani, dzisiaj dbam o siebie przy niedzieli, niedziela, dzień święty. W wielu, wielu pismach różnych filozofii, religii trzeba sobie dać dzień duchowy, dzień na rozwój, dzień na odpoczynek. Dzisiaj mam jedzonko keto, ale coś pysznego, bo to musi być pyszne, żebyśmy też duchowo się najedli. Dwa jajeczka, ale głównie to są żółtka. Tutaj macie awokado, połówka, trochę pomidora i kiełki. Naprawdę to pysznie smakuje, dam sobie trochę cheddara na to, na te jajeczka, także takie keto śniadanie. I kawa, i tym razem sobie zrobiłam kawę, co prawda jest tam trochę mleka owsianego dla słodyczy, ale bardzo niewiele, natomiast dałam sobie jeszcze trochę śmietanki i mleka kokosowego, żeby miało taki kokosowy, pyszny smak, smacznego. O, tylko pyszne to jest, naprawdę niesamowite. Przy okazji
przy okazji pokazuję Wam, że oglądam sobie przy śniadanku i po śniadanku książkę, którą dostałam od Ani Wicki, Fashion Now. To jest książka sprzed około 10, może trochę więcej nawet, około 10 lat powiedzmy. Więc nie jest to Fashion Now dosłownie, ale Fashion Then bardziej, moda w tamtych czasach. Niedawno niby, ale bardzo, bardzo ciekawe, różni projektanci, ich typowe projekty, bardzo mnie to inspiruje. Czasem są takie stylówki, które po prostu, no właśnie, przywodzą coś na myśl, pobudzają do kreatywności i do tego, żeby eksperymentować z modą, a przecież o to chodzi, nie żeby powielać tylko, ale też żeby wymyślać nowe stylówy, nowe looki i tak dalej, i tak dalej. Także mam dzisiaj taką inspirację i dziękuję Aniu przy okazji. Super fajna rzecz. Tak sobie oglądam jeszcze drugą książkę od Ani, o Coco Chanel. No super, mega mi sprawiła frajdę tymi książkami. No i czytam sobie, po angielsku jest ta książka, nie ma znaczenia, bo dla mnie to jest to samo. W każdym razie bardzo, bardzo fajna rzecz. Tutaj są też sentencje Coco Chanel, zdjęcia jej klienci, jej kreacje. Super fajnie się to czyta. Słuchajcie, taką mam lekturę teraz. Patrzcie. Niedługo będę chyba w podobnym, tylko unowocześnionym outficie. Zobaczycie, bo robię teraz zmiany w szafie. Czyszczenie, sprzątanie, ciąg dalszy, co dzisiaj zobaczycie też. Jakieś kolejne perły. No i dobrze, że jest ta niedziela. Jeszcze jedna rzecz. Ania, moja Ania, wiecie, moja wspólniczka sklepowa, zamówiła mi Voga, prenumeratę na pół roku i w prezencie gwiazdkowym. I taki piękny zeszyt był w nim z gładkimi kartkami. Naprawdę super ten zeszyt. Używam go teraz do, no właśnie, takich swoich działań motywacyjnych. Na przykład tutaj pierwsza strona, pierwsze dwie strony w zasadzie to są moja nowa piosenka, którą Wam już kiedyś zapowiadałam, ale też plany działań firmowych, jakieś afirmacje, jakieś, słuchajcie, takie podziękowania, bo też ja od lat wielu, wielu, wielu już mam taki zwyczaj, że zapisuję, za co jestem wdzięczna, co Wam bardzo polecam, bo nie tylko uświadamiamy sobie wtedy, co naprawdę, co mamy w życiu, ale też pomaga nam to przyciągnąć kolejne dobre rzeczy, no bo wdzięczność przyciąga kolejne pozytywy, więc warto kultywować w ogóle wdzięczność wobec świata, wobec siebie, wobec innych. To jest mój taki zeszyt, trochę się pochylamił, ale to nieważne, jest i tak super. Także robię takie coś i pokażę Wam dzisiaj, kupiłam sobie, tam stoi, materiał na tablicę, to znaczy właściwie tablicę na tablicę motywacyjną, różne pineski, będę robić dla siebie taką tablicę z planami na najbliższą przyszłość, z marzeniami. Ale to pokażę Wam w kolejnym vlogu, bo dzisiaj to dopiero Wam pokazuję, że kupione. No jak widzicie, będę też ćwiczyć dzisiaj, także dzisiaj jest full pakiet. Tak to wygląda na co dzień w niedzielę. Dzisiaj w niedzielę byłam właśnie sama, dlatego że mój Wiktor był z rodziną swoją, bo miał tam spotkanie rodzinne. Natomiast ja zajęłam się właśnie również sobą. No, duchowa niedziela, słuchajcie. I teraz będzie to motywacyjne przemówienie do kobiet. Słuchajcie, ostatnio mam bardzo dużo przemyśleń. Jeśli jesteście w średnim wieku, tak jak ja, i przechodzicie różne zmiany emocjonalne, fizyczne i tak dalej. Oczywiście można być na początku, na końcu tych zmian. Ja już tam nie wnikam, ale no jest to na pewno jakiś taki trudny okres dla wszystkich, nie tylko dla kobiet, ale myślę, że musimy trochę zmienić myślenie. Wiecie co, ja ostatnio zastanawiałam się nad tymi wszystkimi emocjonalnymi reakcjami u siebie i takimi właśnie wzruszeniami, różnymi takimi skokami emocji i myślę sobie, że powinniśmy chyba do tego podejść trochę inaczej, nie traktować tego jako jakiś dopust Boży, jako coś złego, że coś się kończy. Zacznijmy to traktować jako pobudkę do super pozytywnej zmiany.
I stwierdziłam, że wiecie co, te emocjonalne zmiany tak naprawdę to jest znak, że nie, że coś się w naszym życiu skończyło, już do tego nie wrócimy. Zaczyna się świetny okres, kiedy można się zająć sobą, kiedy można rozwinąć cały swój potencjał, niespełnione marzenia spełnić. Być może wiele kobiet, które na przykład miały rodzinę, dzieci i całe swoje ja poświęcałyście dla nich, a teraz już w trochę starszym wieku możecie się zająć bardziej sobą, wykorzystajmy to. Właśnie te emocje zintegrujmy, nie tłummy ich. Uważam, że tłumienie emocji i uważanie, że to są jakieś chorobliwe objawy, to jest bardzo złe podejście. Wręcz przeciwnie, wydaje mi się, że to są objawy tego, że wreszcie to, co nas kiedyś frustrowało, to, co jest w nas niespełnione, to zaczyna wychodzić, naturalnie wychodzić. Może zaczyna nam się wydawać, że nie mamy już czasu, żeby to zrealizować. Jest czas, słuchajcie, dopóki żyjemy, jest czas. Realizujmy wszystkie niespełnione marzenia. Zróbcie listę. Ja robię sobie listę marzeń, jak tam widzieliście, robię sobie taką tablicę, gdzie jeszcze wszystkie rzeczy, które chcę osiągnąć, zamierzam ująć. W jakiejkolwiek formie zróbcie coś takiego dla siebie, po prostu, żeby nie być niespełnionym, żeby właśnie cały swój potencjał zrealizować. Może to jest najlepszy okres naszego życia. Ja uważam osobiście, że nigdy nie czułam się tak bardzo sobą, tak bardzo kobietą i nie czułam takiej potrzeby właśnie spełniania siebie również emocjonalnie, więc myślę, że jest to świetny czas, że do tej pory właśnie było to traktowane jako coś złego, bo też kobieta historycznie była traktowana jako jakiś taki, przepraszam za zwrot, ale taka klacz rozpłodowa. No niestety trochę tak było, że dominacja męska w pewnym momencie historii sprowadziła nas do jakiejś takiej roli reproduktorek i w zasadzie na tym nasza rola się miała kończyć, więc wiele przejawów kobiecej energii, kobiecej takiego rozwoju, jakiejś naszej twórczości było tłumionych i było niemile widzianych, ale myślę, że ten czas się skończył, że teraz właśnie jest ten moment i jesteśmy w super czasach, gdzie kobieta może się w pełni realizować i również jako matka, jako żona, jako twórczyni ogniska domowego, ale też właśnie, żeby spełniać swoje pragnienia, swoje marzenia, w pełni siebie zrealizować i jest to możliwe, róbmy to, słuchajcie. Cieszmy się tym, że jesteśmy już dojrzałe, mądre, pełne już takiej osadzonej w sobie wartości własnej i możemy właśnie wykorzystać w pełni tą moc. Może to jest właśnie to, co jak tłumimy, to powoduje te wybuchy. No to słuchajcie, uwolnijmy ten wybuch, ale kreatywnie, twórczo i tak, żeby nasze życie się zaczęło teraz. Dobra, to był koniec mojej przemowy, ale ta przemowa myślę, że może trafić do osób, które podobnie czują jak ja. Lecimy dalej. Słuchajcie, pokażę Wam teraz ten makijaż codzienny, bo właśnie coś tam kilka osób kiedyś prosiło, nie było czasu do tej pory, no to będzie taka dłuższa przebitka. Pokażę Wam kosmetyki, rutynę makijażową i jakieś tam produkty. No i zaraz się widzimy z powrotem. Dzisiaj będę Wam pokazywać mój taki basicowy, podstawowy, codzienny makijaż. Były o to prośby, więc pokażę Wam, jak się maluje na co dzień, a nie jest to żadne wielkie halo, szczerze mówiąc. Na początek powiem Wam coś o pielęgnacji. Ja używam takiej typowej pielęgnacji, czyli tam tonik, dajmy na to, o, przykładowo taki stołpy używam, taki po prostu zwykły tonik. Jak najbardziej, teraz już nałożyłam trochę kremu, bo nie będę się ten, ale trochę jak się doda czasem toniku, to lepiej się wszystko wchłania i poza tym używam serum. Nie będę Wam teraz pokazywać tych wszystkich pielęgnacyjnych, ale pokażę Wam ciekawy krem, który też dostałam w prezencie. Bardzo fajny. Krem Lift Fermeté. Chyba się to czyta Fermeté, ale dobra. Słuchajcie, po francusku. Embryolisse nazywa się firma. Podobno wszystkie francuski go używają. Albo dużo Francuzek przynajmniej. Ale naprawdę jest super. Słuchajcie, naprawdę powiem Wam, że ten krem jest świetny i być może, no nie jest tani, przyznaję, być może sobie go kupię, jak troszeczkę się dorobię, ale naprawdę jest ekstra. Używam do masażu twarzy tego kamienia guasha, także nie będę teraz oczywiście Wam pokazywać całego tutaj
całej pielęgnacji, ale w każdym razie wiecie, jak to jest. Masaż formujący twarz, który też limfę rozprowadza. Także jak lubicie jogę twarzy, no to możecie to stosować. Nie będę, jak mówię, wszystkiego teraz pokazywać. Używam sobie czasem też takiego rollera, tutaj chłodnego na powieki. Tak jak dzisiaj mam trochę opuchnięte, bo późno poszłam spać i no nigdy ten sen już nie jest taki jak powinien, prawda? Jak się pójdzie bardzo późno spać, bo wczoraj ze spektaklu w nocy wróciłam i też nie mogłam zasnąć od razu. Słuchajcie, ja mam bardzo mało kosmetyków. No, w zasadzie można powiedzieć, że to tutaj, ta szufladka, to są wszystkie moje kosmetyki. Naprawdę, jak chodzi o kosmetyki, to jestem minimalistką. Kupuję nowe, jak mi się kończą stare po prostu. Pokażę, mam dwie rzeczy, które sobie kupiłam ostatnio, najnowsze. Skończył mi się tusz, używałam takiego z Ethical Beauty. Te tusze są, kosztują powyżej 100 zł. Ja używam dobrych kosmetyków i kosmetyków ekologicznych, ponieważ kupuję ich generalnie mało, no to używam dobrych. Po prostu chcę mieć produkty, które wiem, że są dla mnie bezpieczne, no i pod względem takim, że są bio, że nie są jakieś chemiczne bardzo i nie posiadają toksycznych rzeczy w sobie, no to też chcę, żeby były jakościowe, żeby one się super nakładały i tak dalej. Więc wypróbowuję oczywiście takie, które mi pasują. Ja kupuję akurat te kosmetyki na Ecco Verde, przez V się pisze to, ale czyta się prawdopodobnie Ecco Verde, bo Verde to jest słowo z hiszpańskiego, o ile wiem, to się czyta go przez B. Dobra, słuchajcie, kupiłam sobie nowy tusz Bimes. Tak wygląda opakowanie i kosztuje chyba coś koło 130 zł, tak mi się wydaje. Ma ciekawe opinie, jest z olejkami różnymi, więc się nie rozmazuje i ma bardzo fajne opakowanie, zobaczcie. To jest szkło. I tutaj ma taki z bambusa korek, ale głównie chodzi też o jakość tego tuszu, bo naprawdę ma super opinie, chyba 5 gwiazdek albo prawie 5, na 5 oczywiście. Silikonowa szczoteczka i naprawdę spoko się nakłada. Zobaczymy, jak będzie dalej z użytkowaniem, czy tylko na początku jest taki fajny, czy będzie do końca fajny. Do brwi używam takiego czegoś między innymi Eyebrow Shaping Kit, to jest z Vivo, ale to jest dla mnie takie tylko do wypełniania takich szczegółów brwi, więc ja tego bardzo, bardzo mało używam. To jest bardzo tani kosmetyk, on kosztuje około 20 zł. Mam dwie paletki, ta paletka od Tarte, takiej trochę eko firmy, ale bardzo znanej na świecie. Jest bardzo kolorowa i czasem ją używam właśnie czy do jakichś ekstra filmów, czy na imprezy, czasem do teatru, zależy co się dzieje. No i mam też z Zao taką bambusową paletkę, do której można przyczepiać rzeczy, ale tu mam tylko dwa cienie. I te cienie używam na co dzień po prostu. To są moje takie niezbędnik. Ale można sobie tutaj dać coś, cokolwiek, co się przyczepia magnetycznie, na przykład rozświetlacz też. Miałam kiedyś w tym rozświetlacz. Używam na co dzień Grow and Fix od Madary. To jest żel do brwi. Zobaczycie zaraz, jak będę nakładać makijaż. Super, super produkt. No też ten produkt nie jest jakiś tani, koło stówki kosztuje. No ale ja go też bardzo, bardzo zużywam do końca i no nie kupuję się tego często. Myślę, że maksymalnie dwa razy w roku, a raczej zdarzało się nawet dłużej mi używać. Super, naprawdę. I on ma taki kolor jakby takiego właśnie ash blond, takie coś. W każdym razie bardzo Wam polecam ten żel do brwi z Madary. Mam teraz nowy właśnie, bo to jest stary, ale jest świetny. I tak, słuchajcie, na co dzień ja nie używam podkładu, takiego typowego podkładu, natomiast używam z Arbonne Intelligence Pollution Defense CC Krem. Jest bardzo, bardzo fajny. Używam chyba najjaśniejszego albo drugiego z kolei koloru. To jest taki naturalny kolor i wydaje mi się, że on na każdej w miarę jasnej skórze, nie jakiejś bardzo śniadej, wygląda spoko. Nie wiem, czy to będzie widać. Bardzo naturalny kolor w każdym razie. Bardzo dobry, właśnie chroni przed zanieczyszczeniami i to jest wszystko, co ja używam, jak chodzi o podkłady. Nie mam żadnej bazy, niczego takiego. Używam też dwóch rodzajów korektora pod oczy. To jest, słuchajcie, taki korektor, jak to się nazywa? Ipsy Cosmetics? Starła się
niestety. Resztka jest jeszcze, ale używam też takiego w pyle mineralnego. I to z jakiejś takiej typowej mineralnej firmy. Słuchajcie, o, znalazłam opakowanie od Grow & Fix. To jest ten nowy, tamten był stary. To jest właśnie Madara Grow & Fix, tak wygląda w pudełku. To jest ta nowa. I wiecie co, używam dużo takich pomadek nawilżających, bardzo dużo, bo usta, nie lubię szminek, więc używam różnych koloryzujących takich naturalnych błyszczyków, balsamów i tak dalej. I lubię bardzo je. Tak, czyli to będzie podkład. Tutaj sobie pomogę trochę korektorem pod oczy. Potem brwi. Oczywiście. I jeśli chodzi o makijaż powiek, to ja nakładam tylko i wyłącznie albo kredkę taką rozmazaną, albo taki właśnie cień niebieski jako eyeliner, bo nie stosuję za dużo eyelinerów. Nie mam na to czasu przede wszystkim, a po drugie nie przepadam za takim bardzo, bardzo wykreskowanym makijażem. I bardzo jeden z moich ulubionych od zawsze kosmetyków to jest Bourjois, ten róż, który jest super, bo jest też wypiekany, tak jak róże tych dobrych, drogich, bardzo drogich marek, więc i przepięknie pachną. Bardzo lubię te odcienie różane, to jest akurat Rose d'Or, bardzo fajny kolor, ma lekki połysk. Do tej pory używałam też takiego dwukolorowego różu od Arbonne i on jest też świetny, bardzo fajny. Mam dwa odcienie tego Bourjois. Jeden jest Lilas d'Or, taki bardziej ciemniejszy fioletowy. Bardziej gdzieś tutaj troszkę do konturowania różem, bo teraz takie właśnie konturowanie różem jest w trendach. Tak świeża cera, nie jakieś takie brązowe smudges, takie wiecie, takie brązowe zacieki, jak niektórzy robią sobie od bronzera. W każdym razie ja zawsze wolałam róż niż brązer. Brązer moim zdaniem wygląda ładnie tylko na bardzo śniadych osobach. No, ale w każdym razie, będziemy to robić po kolei teraz, słuchajcie. Nakładam palcami, bo to jest krem CC, nie mam żadnych gąbek i bardzo nie lubię używać jakichkolwiek gąbek. Uważam, że palce, które rozgrzewają kosmetyk w sposób naturalny i go jak najlepiej rozprowadzają, są naszym najlepszym narzędziem i ja po prostu bardzo nie lubię mieć nadmiaru gadżetów. Uważam, że to jest bez sensu. Przynajmniej dla mnie się to nie sprawdza. Miałam kiedyś jakieś takie gąbeczki do makijażu, to nigdy tego nie używam. Szkoda mi czasu, żeby i życia, żeby się tym, wiecie, się tym zajmować. Po prostu to nakładam w miarę dokładnie na całą twarz. A też nie przesadzam jakoś, nie dbam, żeby to było nie wiadomo jaka warstwa. To jest krem CC przede wszystkim, więc też nie jest jakiś bardzo kryjący matowy podkład, który tam robi cuda niewidy i zakrywa całą skórę. Raczej będzie widać strukturę mojej skóry. Nie mam złej skóry, więc nie muszę jakby się przejmować za bardzo tymi, wiecie, nierównościami, jakimiś takimi rzeczami na szczęście. Tyle. Więcej go nie używam, czy to na scenę, czy nie. Jeżeli idę na scenę, to jeszcze daję puder wykańczający i puder Guerlaine, który Wam też na końcu pokażę. No i to jest moja baza, teraz troszeczkę korektora. Naprawdę na co dzień to ja robię to, brwi i rzęsy i czasem daję sobie trochę tego różu, a musicie wiedzieć, że ja używam tego różu jako cienia. Nie używam w ogóle takich cieni kolorowych, to tylko od święta, od jakiegoś wielkiego dzwonu, więc po prostu róż jest dla mnie i na policzki i ja uwielbiam takie kosmetyki, które są bardzo uniwersalne, właśnie, które można używać i na powieki, i na policzki. Zresztą większość takich dobrych różów, może róży czy różów, możecie używać też na powieki, to chyba, że ktoś ma jakieś uczulenia na coś, ale ja mam bardzo wrażliwe powieki, bardzo. I oczy w ogóle też ostatnio, więc te, które używam, myślę, że są spoko bezpieczne. No i przykładowo ten Lilas d'Or po prostu sobie nałożę na powieki. Nawet tym pędzlem, mam tutaj dużo pędzli, które mogę alternatywnie użyć, ale sobie po prostu robię taką lekką morelowo-różową poświatę na powiekach. Troszkę to rozprowadzę delikatnie palcami też, żeby to się tutaj te brzegi łączyły normalnie ze skórą. Także tutaj nie ma żadnej, naprawdę żadnej filozofii i słuchajcie, dzisiaj użyję po prostu tego takiego
dla mojej cery superowego niebiesko-szarego cienia, który jest zresztą z ZAO bardzo dobrej jakości, jest to też taka ekofirma, która zrobiła też to pudełko magnetyczne z super lusterkiem. I po prostu robię to tak, jakby to był eyeliner, tak jakby to była kredka do oczu wzdłuż linii rzęs. Tutaj sobie troszeczkę pogłębiam kolor, czasem sobie trochę tutaj na górnej powiece lekko przyciemnię tym niebieskim. Ja nie jestem jakąś fanką wielkiego malowania się. Rozumiem, że są osoby, które muszą, wiecie, na przykład coś tam korygować w swojej urodzie za pomocą kosmetyków. No i oczywiście to jest zrozumiałe, że jeśli można i ktoś potrafi i chce, to super. Ja raczej nie zmieniam swoich rysów twarzy, po prostu dobrze się czuję jako ja. Więc makijaż ma tylko trochę odświeżyć i pewne rzeczy uwypuklić, na przykład rzęsy właśnie, rozświetlić trochę powieki, bo czasem człowiek jest zmęczony, wiecie, no jak się ma 18, 20, 25 lat, to takie zabiegi nawet nie byłyby konieczne, natomiast jak już troszkę jest się starszym, no i czasem coś się nie dośpi czy coś, no to jednak troszkę się ożywić można. Tym razem pokażę Wam róż na policzki, czyli to takie, nie wiem jak to się nazywa, baking czy tam... Zobaczmy. Z tego Arbonne nakładam dwa kolory. Jaśniejszy tu bardziej. Jaśniejszy bardziej właśnie na środku policzków w tą stronę. A ten troszkę ciemniejszy, bo są właśnie te dwa odcienie po to. Bardziej tak na kości policzkowe, żuchwę. I tutaj na szyję też przyciemniam trochę podbródek, bo ja mam troszeczkę tutaj ten, wiecie, taki genetycznie, a to od dziecka w sumie mam taką tutaj fałdkę. Walczę z tym, przyznaję, że walczę z tym. I próbuję to też ćwiczeniami i jogą wygładzać, no ale no, każdy ma jakieś tam, wiecie, swoje powiedzmy problemy. Ja próbuję się pozbyć właśnie tego tutaj czegoś. Nawet jak byłam szczupła, to miałam tutaj taki lekki tłuszczyk, powiedzmy. A byłam bardzo chuda, słuchajcie, kiedyś byłam... Naprawdę, miałam 46 kg przy 1,65 m, miałam niedowagę i robiłam wszystko, żeby się pogrubić. Czasem stąd jeszcze mam takie nawyki, że noszę mniejsze ubrania niż powinnam, bo wiecie, bo mniejsze ubrania sprawią, że się wygląda trochę bardziej przy ciele. No i to są takie stare nawyki. No i tak, to jest taka podstawa. Teraz będziemy robić brows, czyli o. Jest. To jest bardzo spoko zestaw, bo ma taką mikropęsetkę, która co prawda średnio działa, ale wiecie, w sytuacjach awaryjnych się przydaje. Takim ciemniejszym to sobie tylko końcówki tych brwi tutaj zaznaczam, bo mi się tak, mam mało włosków na tych końcówkach i jednak taka lekko przyciemniona w tym miejscu brew się lepiej prezentuje. Po prostu troszeczkę tym ciemniejszym cieniem, to dosłownie tak, jeszcze to tak palcami wyrównuję, żeby nie zostały za szerokie te kreski tutaj. No i oczywiście tym jaśniejszym, to jest wszystko dla blondynki zestaw. Jaki to jest odcień? 240, nie, to jest numer jakiś. Nie wiem, czemu oni jakiś nie oznaczają tych odcieni, ale w każdym razie to jest taki raczej dla średniej blondynki odcień, niż jakieś brunetki. Tym średnim cieniem tutaj troszeczkę sobie uzupełniam, ale też nie zawsze, jak na przykład jak nie będę kręcić filmiku, czy jestem w domu, to nie przesadzam z tym, to zazwyczaj nawet tylko wystarczy tamten żel do brwi. Ale jak już na przykład idę gdzieś, albo będę kręcić film, albo coś, żeby wyraźniej w tych mocnych światłach wyglądać, albo idę do teatru grać, no to sobie już robię tak właśnie jak teraz widzicie. Czyli to jest mój taki codzienny makijaż, ale taki lekko już mocniejszy. Nie jest to ten taki, że wychodzę tylko do sklepu. No, bo do sklepu się nie przejmuję. To jest naprawdę spoko rzecz. I fajny ma ten pędzelek, taki cieniutki, da się nim spoko nakładać kosmetyk. Bardzo Wam polecam, jak jesteście blondynkami, a większość Polek jest blondynkami takimi właśnie średnimi, czyli takimi myszawymi trochę blondynkami, to Wam polecam właśnie takie kolory na brwi, absolutnie nie czarny. Ja wiem, że instagramowe trendy były takie, że się robiło takie mocne brwi czarne, a to jest dobre dla brunetek i to nie wygląda ładnie ani naturalnie, bo wiecie, jasna, płowa czy złota blondynka z takimi czarnymi brwiami,
będziecie wyglądać trochę jak, wiecie, jak Dragon Queen, czyli jak, nie jak Drag Queen, jak smocza królowa z Gry o Tron, czyli przerysowanie po prostu. No, tam był taki cel, żeby była przerysowana, bo była bardzo wyrazistym charakterem, ale na co dzień to ja nie polecam takich zabiegów. Raczej wybierzcie brwi w kolorze swoich włosów po prostu, żeby one były wyraziste, ale nie przerysowane po prostu. I tak będziecie wyglądać dobrze i wyraziście. Nie ma potrzeby robić czarnych brwi. Czasem się widzi takie starsze panie, które już tak troszkę źle dowidzą i robią sobie takie czarne krechy na brwiach. No to jest to pewna trochę już przerysowana wersja właśnie takich moim zdaniem za ciemnych i przegiętych brwi. Już teraz nie ma już teraz takich trendów, już nie jest to modne robienie takich mocnych brwi. Raczej właśnie naturalne, gęste, żeby były ładnie wyczesane. Co czasem jestem, jak jestem zmęczona, to też trochę mi oczy szwankują i nie jestem pewna, czy równo te brwi są zrobione. I mam wrażenie, że czasem są właśnie nierówno. Wiecie co? Druga rzecz, że ja mam w studiu okno boczne, które daje światło i czasem jak się patrzy na te filmiki, to się śmieje, wygląda jakbym miała jedną brew słabszą, ale to jest efekt tylko i wyłącznie tego, że światło pada z jednej strony, a gdzie pada światło, tam jest wybielone i twarz się wypłaszcza, dlatego czasami myślę, czy nie malować sobie jednej brwi, tej drugiej brwi mocniej, żeby wyglądały równo w filmie. To jest takie moje śmieszne czasem przemyślenia. Tym pustym już praktycznie sobie czasem tak rozczesuję, jakby mi się jakieś zrobiły za mocne miejsca albo grudki. To jest przydatne. Ja trzymam sobie takie czasem, jak jest fajna szczoteczka, bo to akurat ma fajną szczoteczkę. Dobra, no to brwi są, oczy są, że tak powiem, teraz rzęsy, a na usta nałożę tylko ten z L'Occitane, taki koloryzujący balsam. On ma akurat odcień fioletowy, to mi pasuje w sumie, więc fajnie. No i to w zasadzie jest na co dzień na tyle. Jakbym była w teatrze albo robiła jakiś taki ekstra temat makijażowy, no to robię sobie po prostu mocniejszy makijaż powiek. A tak to chcę, żeby to wyglądało po prostu naturalnie. Czasem nawet nie nakładam tego niebieskiego czy tam szarego eyelinera, bo czasem stosuję kredkę szarą i rozmazuję ją. Ale tym razem nie. Z Puro Bio mam taką szarą kredkę, którą Wam teraz pokażę. O, już sobie maźnęłam. No niestety. Bardzo fajny, mocny dosyć efekt ma ten tusz. Mam nadzieję, że będzie długo świeży, bo co prawda opinie ma naprawdę super, więc no, mam nadzieję. Mam nadzieję, bo za tą cenę jakby miał być średni, no to wiecie, to mogę sobie Chanel za tą cenę kupić i albo Lancome, który jest rewelacyjny w użytkowaniu. Ale ten ma lepsze właściwości pielęgnacyjne rzęsy i nie podrażnia mi oczu, więc wybieram ten. Troszkę dolne, ale tak minimalnie, bo nie chcę też wyglądać jak za 30, jak Twiggy z tymi rzęsami przesadzonymi z dwóch stron. No, no i tak, słuchajcie, to jest cały mój makijaż. W zasadzie więcej nie potrzeba. Po co? Co mam udawać, albo dla kogo mam wyglądać jak przebieraniec? Wyrzucę już to opakowanie, skoro Wam pokazałam. No i w zasadzie, aha, no słuchajcie, teraz dzisiaj będę nagrywać jakiś filmik, więc nałożę sobie na to, tak to już bym wyszła normalnie, na przykład do pracy, do szkoły, do sklepu, ale ponieważ będę nagrywać, nakładam sobie perełki Guerlain'a, czyli te podstawowe rozświetlające, nie żadne brązujące, bo najlepsze są te, to od razu Wam mówię. Kupiłam sobie niedawno na promocji pędzel do nich. Meteori. Jest w takim opakowaniu, bo nie miałam nigdy pędzla do nich, używałam zwykłego. Pięknie opakowane i kolor
02 Claire. I najlepsze, naprawdę uwierzcie mi, że najlepsze są te Claire. One działają jak Photoshop, instant Photoshop. Po prostu wszystko, co trzeba, korygują lekko, rozświetlają lekko. Trochę teraz przesadziłam z nimi. Otrzepiemy to i trochę wytrzepię tego. No i to w światłach, w lampach wygląda bardzo, bardzo ładnie, ale wygląda naturalnie właśnie, bo to nie błyszcz, to nie jest jakiś taki rozświetlacz, który tak bardzo błyszczy się na skórze, że widać te takie smugi rozświetlone, tylko on całość twarzy rozświetla. Ja go też w teatrze na przykład daję też go na dekolt. Tu mi jakaś żyła wyszła. Na dekolt i na szyję, bo jednak w światłach lamp też człowiek inaczej wygląda, światło lamp, światła teatralne spłaszczają, estrada spłaszcza twarz, wszystko musi być dużo wyraźniejsze niż w życiu. No, no i teraz włosy i się Wam pokażę, jak już zrobię, bo na razie to miałam spięte, a jeszcze mam pokręcone z wczoraj, więc wystarczy troszkę je ułożyć. No i voilà, gotowe. I teraz idę nagrywać już filmik, to co zobaczyliście na początku. Także, kochani, no nie ma wielkiej filozofii, jak widzicie, ja nie jestem makijażystką, nie jestem jakimś specjalistą, po prostu robię to, co uważam, że dla mnie się po prostu sprawdza najlepiej na co dzień i powiem Wam, że ja nie lubię, jak ktoś mnie maluje. Naprawdę nie lubię. Muszę znać tą osobę i wiedzieć, że nie przesadzi w żadną stronę i nie zrobi ze mnie kogoś, kim nie jestem. Czasem w teatrze się to przydaje, być kimś, kim się nie jest, ale ja mówię o takim normalnym makijażu lub jakieś takie zwykłe wydarzenia lub niezwykłe. Drodzy, no jak widzicie, efekt tego jest taki przeciętny, codzienny makijaż, powiedzmy. Ja jestem w dresie z super marki, który ostatnio... O! Przypominam się. Jak nie widzieliście filmiku z Mormła, to możecie sobie do niego jeszcze zajrzeć. Nadal do końca lutego trwa promocja na produkty. Naprawdę jest mega super ten dres. Jestem tak szczęśliwa z niego. I słuchajcie, pokażę Wam teraz, jak spędzaliśmy poprzednie niedzielę, bo byliśmy trochę na spacerach, na nartach i postanowiłam sobie też kupić strój, który Wam zaraz pokażę, ale tutaj zobaczcie kawałek naszej wycieczki tutaj z okolic. Słuchajcie, jesteśmy dzisiaj w niedzielę, przepiękna pogoda, przy stoku w Podstolicach. Tutaj normalnie jest takie małe centrum narciarskie, niewielka górka, ale taka właśnie, taka do relaksowego zjeżdżania. Idziemy zobaczyć sprzęt, bo może będziemy sobie tu przyjeżdżać tak relaksowo właśnie w wolnej chwili na narty. Tak to wygląda wieś. Patrzcie, jaka pogoda. Niesamowita. O, patrzcie, tu jest nawet ognisko, żeby się ogrzać. Trzymaj się kierownicy. No i patrzcie, jak fajnie. Ognisko, można sobie piec kiełbaski. Gdzie? W górach. Mikrogóry to są. Zaczęłam się aktywować fizycznie i jeździć właśnie na nartach. Ja mam problemy z kręgosłupem, więc muszę bardzo ostrożnie jeździć. Noszę też taki pas tutaj biodrowy, który mi trochę stabilizuje, kiedy uprawiam sporty. To jest też ważne, żeby jednak nie ryzykować urazów. Ale widzieliście tam moje zdjęcia i przebitki. Byłam w takim kombinezonie retro, takim vintage, który sprzedałam na Vinted ostatnio, bo był jednak za duży na mnie. No innego w tym momencie nie miałam, bo też rzeczy wcześniej posprzedawałam za małe na mnie. I postanowiłam sobie kupić całkiem nowy kombinezon, z którego się bardzo cieszę. W takim bardzo nowoczesnym, może nawet trochę młodzieżowym stylu, ale właśnie nie chciałam takiego już... postarzającego, powiedzmy, stroju, tylko chciałam mieć wszystko jasne, wiecie, takie już super nowe. Oczywiście część rzeczy kupiłam na Vinted. Pokażę Wam tu super rękawiczki ze skóry, które sobie kupiłam na narty.
Bardzo fajna marka, to jest 100% wełna, bardzo ciepłe rękawiczki i one są w takim ciepłym odcieniu bieli, takim naturalnym odcieniu bieli. Super cieplutkie, jakościowe rękawiczki i będą, zobaczycie, pasować do mojego stroju. Pokażę się Wam zaraz. Kupiłam sobie używane na Vinted buty za około 100 zł. Bardzo fajne buty, słuchajcie, Salomona, w moim rozmiarze, bo wcześniejsze miałam trochę za małe i były niewygodne. Oczywiście, że mają oznaki użytkowania, ale wiecie co, to ma być coś funkcjonalnego. Ważne, żeby była w miarę dobra marka, żeby one dobrze trzymały nogę, mają wszystkie fajne elementy, które są po prostu w obuwiu narciarskim potrzebne i są w fajnym kolorze i pasują mi do kombinezonu, więc Salomony za stówkę po prostu z Vinted. Fajne i teraz zobaczycie już mnie w kombinezonie, tego kombinezonu Wam już nie będę pokazywać tutaj szczegółowo, po prostu sobie zobaczcie, jak w nim jestem. Mam kask też fajnej marki, który od razu z taką szybką, z takimi okularkami jest, więc nie trzeba też różnych części mieć ze sobą. Ja lubię mieć takie kompaktowe stroje, dlatego wybieram też kombinezon jednoczęściowy, bo jest to dla mnie najmniej problematyczne. Nie lubię ubierać różnych części na siebie wielu. No i kombinezon, jak widzicie, jest w takiej mojej kolorystyce. Trochę turkusu, trochę różu. Kask Rossignola też jest bardzo, bardzo fajny. No i to jest mój nowy strój narciarski. Nie mam tylko nart, ale narty można pożyczać po prostu tam, gdzie się jedzie. W niektórych miejscach jest to dużo wygodniejsze po prostu pożyczyć sobie dobre narty, już wypielęgnowane, odpowiednio posmarowane, naostrzone. No i jestem bardzo zadowolona, to się Wam chciałam po prostu pochwalić moimi nowymi zdobyczami sportowymi. Tak, kochani, dajcie znać, jak się Wam podoba mój kombinezon i w ogóle cały ten strój i czy spoko jest. Mam nadzieję, że się Wam podoba. Mnie się bardzo podoba. Słuchajcie, i dzisiaj jeszcze pokażę Wam kilka rzeczy, które właśnie odsprzedaję z mojej garderoby z okazji tych 5000. Też będę dawać naprawdę super ceny na te rzeczy. Wiecie co, ostatnio coś nie wyszło, coś nie pykło z tym rozdaniem. Osoba się nie zgłosiła, która wygrała rozdanie, więc dzisiaj nie robię rozdania. Trochę się ostatnio właśnie wkurzyłam w tej sprawie, więc już stwierdziłam, że odpuszczam tym razem rozdanie. Natomiast będę dawać super, super niskie ceny na te rzeczy, które teraz wyprzedaję z mojej szafy. Jeżeli Wam się coś podoba, to po prostu dawajcie znać koniecznie. Sprzedaję między innymi spodnie Big Boka z muślinu. To jest super materiał. Kto kocha muślin, ten wie. Te spodnie, wiecie, w związku z tym, że trochę schudłam, te spodnie są na mnie za duże i one nie leżą dobrze. Są piękne, w takim różowawym beżu, rozmiar M, tak jak mówię. Bardzo fajne spodnie na lato, w takim kroju rurek. Taka pełna długość to jest rurek, można sobie oczywiście je obciąć, naprawdę super. Pokazywałam się w nich w filmikach, kocham po prostu muślin. Muślin jest świetny, jest mięciutki, jest bardzo przewiewny, to jest oczywiście 100% bawełna ten muślin. Takie chinosy w pięknym beżu, dla osoby, która lubi w lecie naturalne, bardzo stylowe i takie właśnie półformalne dodatki. Zgłaszajcie się koniecznie. Kolejna rzecz, którą odsprzedaję, to jest, to są spodnie jeansowe z Zary, którym odpadł guzik, ale go przyszyję. Teraz zauważyłam, że odpadł. To nie ma żadnego znaczenia, bo to jest normalny guzik. Nie żaden, wiecie, taki na stałe. Super spodnie, też w rozmiarze M, też są za duże na mnie. I to są takie spodnie z wyższym, średnim stanem. Nie są to bardzo wysokie, ale normalny, zresztą zobaczcie sami, taki normalny stan, średnio wysoki, powiedzmy. I są to takie w rodzaju mom jeansów, chinosów, spodnie z świetnego naprawdę materiału bawełnianego, takiego grubego. Nieprzejrzyste spodnie, bo to białe spodnie to różnie bywa, ale one naprawdę mają gruby materiał, no są jak nowe, zobaczcie. Bardzo, bardzo fajne spodenki. Też byłam w stylówkach chyba na Oldmany ostatnich w tych spodniach. Są super, bardzo żałuję, że nie są o rozmiar mniejsze, bo właśnie dokładnie takich spodni teraz szukam w rozmiarze S. No ale niestety z bólem serca się ich pozbywam, bo już nie będę nosić ani za dużych, ani za małych rzeczy. Muszą być we właściwym rozmiarze. Tak, ponieważ wiecie, no też jak są za duże spodnie tego typu sztywne, to będą poszerzać sylwetkę. Jeżeli to są takie spływające spodnie, luźne, no to jeszcze można troszkę mieć luźnawe, zrobić sobie zaszewkę czy coś. Ale w sztywnych takich
typu jeansach z dobrego, takiego grubego materiału, to musi być dobry rozmiar. Także to osoba, która ma rozmiar M, będzie się na pewno cieszyć. Słuchajcie, jeszcze jedna rzecz, którą odsprzedaję, to jest płaszcz, który teraz zobaczycie. Będę odsprzedawać płaszcz od marki Women's. Już Wam pokażę. Women's Fashion, rozmiar 38 teoretycznie. On jest w miarę dobry na mnie, ale wiecie co? Ostatnio stwierdziłam, że mimo, że coś mi się naprawdę mega podoba, jest pięknej jakości, jest bardzo stylowe, jest bardzo dobre, dobrym takim eleganckim stylu, to przestaję nosić rzeczy, których nie czuję po prostu. Wiecie co? To nie jest mój styl. Długi, prosty płaszcz to po prostu nie jest mój styl. Mój charakter jest zbyt taki fantazyjny na takie rzeczy. Czasem lubię takie proste rzeczy, ale to musi do mnie ta rzecz jakby pasować do całego mojego stylu. Natomiast tego typu płaszcz, który wielu osobom pasuje i jest naprawdę w ogóle bardzo fajnym, bardzo minimalistycznym krojem, super jakoś, naprawdę, zobaczcie, jaka fajna jest ta wełna, no to po prostu nie mam serca nosić tego płaszcza, nie wiem dlaczego. Ciężko czasem jest wytłumaczyć, że jakaś rzecz, która większości osób wyda się po prostu no, najlepsza, to ja po prostu tego nie czuję, nie ma tego vibe'u między nami. Płaszcz jest naprawdę jak nowy, tu są nawet guziki zapasowe. I tutaj jest skład, tylko ta metka jest okropnie taka zdarta, już Wam powiem. To jest wełna, chyba 20% poliester i 80% wełna. Tak, na pewno tak jest, bo tu widać, że 20% poliester, natomiast u góry widać, że jest wełna. Tylko metka, jak sami widzicie, jest bardzo starta, ale to też czuć, że to jest wełna, 80%, czyli naprawdę super skład. Płaszcz jest jak nowy. No i naprawdę jest super stylu. No przyznaję, że ten płaszcz od razu bardzo, bardzo mi się spodobał. Nie był tani też. Także dzisiaj go będę odsprzedawać w takiej prawie cenie, jakiej go kupiłam. Z okazji właśnie tych 5000 kanału. Żeby troszkę odzyskać, ale żeby też coś dla Was było. Normalnie pewnie bym taki płaszcz wystawiała za około 250-300 zł na Vinted. No bo naprawdę on tyle jest wart. Takie płaszcze kosztują przynajmniej 600-700 zł w sklepach z takim składem i w takie długie. Ale naprawdę uwierzcie mi, że będzie się opłacało. Jeśli ktoś bardzo by chciał ten płaszcz, to się zgłaszajcie. To jest rozmiar M, tak jak mówię, S przez M. Na pewno na L-kę będzie on już za mały, natomiast na M-kę będzie dobry. Ja tam Wam się pokazuję, bo kiedyś tam robiłam, jak był haul, ten płaszcz i pokazuję Wam zdjęcia przebitkowe, takie screeny z tym płaszczem. Piękna rzecz, także naprawdę, naprawdę będzie się mega opłacało po niego napisać. Słuchajcie, na dzisiejszy filmik to tyle. Zapraszam Was na live'y, bo jutro będę robiła prawdopodobnie live na YouTubie krótki i na Facebooku. Później w kolejnym terminie zrobię też live na TikToku i na Instagramie, ale tym razem live'y na tych mediach, mniej więcej takie po pół godzinki, około godziny, myślę, że to będzie godzina 16:30-17, ale jeszcze to dam posty na media oczywiście. I zapraszam Was na to, jeżeli macie do mnie jakieś pytania, chcecie pogadać, zapytać nawet o jakieś rzeczy, o cokolwiek, to po prostu bądźcie i tym razem będę po prostu na bieżąco czytać i możemy sobie w ten sposób porozmawiać. Kochani, zapraszam Was też we czwartek na filmik o 16, w którym będą piękne, przepiękne perełki. Perełki marek premium, sukienki, jedwabne, najmodniejszych trendach rzeczy od projektantów i to takiej naprawdę wysokich półek w idealnym stanie i relacja oczywiście z nowych towarów w lumpeksach, więc na ten filmik naprawdę gorąco Was zapraszam, bo myślę, że to będą takie mega super rzeczy, że warto będzie jak najwcześniej obejrzeć ten filmik w razie gdybyście czegoś tam chcieli ode mnie. Kochani, pozdrawiam Was teraz bardzo serdecznie. Jeszcze raz wszystkim bardzo, bardzo dziękuję za wsparcie, za bycie tutaj. I jeśli jeszcze nie subskrybujecie tego kanału, to Was zachęcam, zasubskrybujcie i polubcie ten filmik również. Cześć!